Ułamki w starożytności zapisywano za pomocą symbolów graficznych. Symbol po lewej w języku starosumeryjskim oznacza jedną drugą, a po prawej jedną trzecią. Już na samym początku mam dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać oba iloczyny w postaci potęgi. Zacznijmy od tego iloczynu. Tutaj dwukrotnie mnożymy przez siebie liczbę 4. Ten iloczyn możemy zapisać jako 4 do potęgi drugiej. Tutaj z kolei mamy trzykrotne mnożenie liczby 4, więc ten iloczyn możemy zapisać jako 4 do potęgi trzeciej. Teraz mam dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie przeczytać oba zapisy. Każdy z nich możemy przeczytać na trzy sposoby. Zacznijmy od tego: 4 do potęgi drugiej, kwadrat liczby 4 i 4 do kwadratu, a ten zapis 4 do potęgi trzeciej, sześciany liczby 4 i 4 do sześcianu. Tutaj mamy sześcian liczby 4, bo trzykrotnie mnożyliśmy przez siebie czwórkę. Tutaj mamy kwadrat liczby 4, bo dwukrotnie mnożyliśmy przez siebie czwórkę. No to spójrz teraz na taki iloczyn. Tutaj dwukrotnie mnożymy przez siebie ułamek 1 czwarta. Skoro mnożymy tutaj przez siebie dwukrotnie tę samą liczbę, to możemy ten iloczyn zapisać w postaci kwadratu liczby. A jakiej? Ułamka 1 czwarta. Brakuje jeszcze drugiej potęgi. Zwróć uwagę na ten zapis. Oznacza on, że tylko licznik podnosimy do potęgi drugiej. My chcemy podnieść przecież cały ułamek, czyli licznik i mianownik. Aby to odpowiednio zapisać, umieszczamy ułamek 1 czwarta w nawiasie. Otrzymaliśmy 1 czwartą do kwadratu. Zatrzymaj teraz lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać w postaci potęgi ten iloczyn. Tutaj trzykrotnie mnożymy przez siebie ułamek 1 czwarta. Zapisujemy więc tę liczbę i umieszczamy ją w nawiasie. Po prawej stronie nieco nad nawiasem zapisujemy trójkę. Jest ona nieco mniejsza. Otrzymaliśmy sześciany liczby 1 czwarta. Spójrz teraz na taki przykład. Widzisz kwadratowy kafelek. Długość jego boku to 3 czwarte decymetra. Co należy zrobić, aby obliczyć pole tego kwadratowego kafelka? Aby to zrobić, należy długość jego boku podnieść się do kwadratu. Podnosimy więc 3 czwarte decymetra do potęgi drugiej. 3 czwarte decymetra do potęgi drugiej to inaczej 3 czwarte decymetra razy 3 czwarte decymetra. Zobacz, mamy tutaj mnożenie dwóch ułamków. Jak mnożymy dwa ułamki? Oddzielnie mnożymy liczniki i oddzielnie mianowniki. Decymetr razy decymetr to inaczej decymetr kwadratowy. Pole kwadratu, którego długość boku wyrażono w decymetrach, wyrażamy w decymetrach kwadratowych. Wykonajmy teraz obliczenia: 3 razy 3 to 9, 4 razy 4 to 16. Obok zapisujemy jeszcze decymetry kwadratowe. Pole kwadratowego kafelka o długości boku równej 3 czwarte decymetra wynosi 9,16 decymetra kwadratowego. Pokażę Ci teraz, jak fajnie w pamięci obliczać kwadraty liczb. Zapiszę raz jeszcze 3 czwarte do kwadratu. 3 czwarte do kwadratu to inaczej 3 czwarte razy 3 czwarte. Mnożąc ułamki oddzielnie, mnożymy liczniki i oddzielnie mianowniki. W liczniku otrzymamy więc 3 razy 3, a w mianowniku 4 razy 4. 3 razy 3 to inaczej 3 do kwadratu. 4 razy 4 to inaczej 4 do kwadratu. Zobacz, aby podnieść ułamek do potęgi drugiej, należy osobno podnieść licznik do potęgi drugiej i oddzielnie mianownik do potęgi drugiej. 3 do kwadratu to 9. 4 do kwadratu to 16. 3 czwarte do kwadratu to 9 szesnastych. Teraz znowu zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 1 druga do potęgi drugiej. Aby podnieść ułamek do potęgi drugiej, podnosimy osobno licznik do potęgi drugiej i osobno mianownik do potęgi drugiej. Otrzymujemy 1 do kwadratu podzielić przez 2 do kwadratu. 1 do kwadratu to 1. 2 do kwadratu to 4. 1 druga do kwadratu to 1 czwarta. No to spróbuj teraz podnieść ułamek 2 piąte do potęgi drugiej. Aby to zrobić, należy osobno podnieść licznik do potęgi drugiej i osobno mianownik. Zróbmy to w pamięci. 2 do potęgi drugiej to 4. 5 do potęgi drugiej to 25. 2 piąte do kwadratu to 4,25. No to jak najszybciej obliczyć, ile to jest 2 trzecie do potęgi trzeciej. Należy osobno podnieść licznik do potęgi trzeciej i osobno podnieść mianownik do potęgi trzeciej. Obliczmy to w pamięci. 2 do potęgi trzeciej to 8. 3 do potęgi trzeciej to 27. 2 trzecie do sześcianu to 8 dwudziestych Spójrz teraz na takie polecenie. Mamy obliczyć, ile to jest 3 i 1 druga do potęgi drugiej. Zwróć uwagę, że tutaj mamy liczbę mieszaną. Liczby mieszane możemy zamieniać na ułamki niewłaściwe. No to zróbmy to. 2 razy 3 to 6, a 6 dodać 1 to 7. 3 i 1 druga to inaczej 7 drugich. Skoro 3 całe i 1 druga to jest to samo co 7 drugich, a 3 całe i 1 druga podnosimy do potęgi drugiej, to również ten ułamek należy podnieść do potęgi drugiej. Obliczmy to w pamięci. 7 do potęgi drugiej to 49. 2 do potęgi drugiej to 4. W wyniku otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy. Zamieniamy go na liczbę mieszaną. 49 czwartych to 12 i 1 czwarta. Aby podnieść liczbę mieszaną do kwadratu zamienię ją najpierw na ułamek niewłaściwy, który jest ułamkiem zwykłym. Ułamki zwykłe potrafimy już podnosić do kwadratu i sześcianu. A spróbuj teraz samodzielnie obliczyć, ile to jest 3 i 1 druga do potęgi trzeciej. Tak jak powiedziałem przed chwilą, najpierw liczbę mieszaną zapisujemy w postaci ułamka niewłaściwego, który jest ułamkiem zwykłym. Wiesz już, że 3 całe i 1 druga to inaczej 7 drugich. Tym razem ułamek 7 drugich podniesiemy do potęgi trzeciej. Teraz najpierw podniesiemy licznik do potęgi trzeciej, a następnie podniesiemy mianownik do potęgi trzeciej. Ile to jest? 7 do sześcianu? 7 do sześcianu to inaczej 7 razy 7 razy 7. Ciężko wykonać takie mnożenie w pamięci. Gdy obliczenia stają się trudne do liczenia w pamięci, możemy je wykonywać pisemnie lub skorzystać z kalkulatora. Ja skorzystam z tego ostatniego. Obliczę, ile to jest 7 razy 7 razy 7. 7 do potęgi trzeciej to 343. A ile to jest 2 do sześcianu? 8. Otrzymaliśmy 343/8, czyli ułamek niewłaściwy. Zamienimy go na liczbę mieszaną. Ciężko obliczyć w pamięci, ile razy liczba 8 mieści się w liczbie 343. Znowu pomoże nam kalkulator. Wykonajmy na nim działanie, które mamy tutaj zapisane. Podzielmy liczbę 343 przez 8. Co otrzymamy? Kalkulator pokazał nam liczbę dziesiętną. 42 i 875 tysięcznych. Potrafimy już zapisać taką liczbę dziesiętną w postaci liczby mieszanej. Mamy 42 całe. Oprócz tego mamy 875 tysięcznych. Ten ułamek możemy skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 125. Otrzymamy 42 i 7 ósmych. Aby podnieść do kwadratu lub do sześcianu ułamek zwykły, należy pomnożyć przez siebie odpowiednią ilość razy zarówno licznik, jak i mianownik tego ułamka. Można też podnieść osobno licznik i mianownik ułamka do potęgi drugiej lub trzeciej. Podnosząc liczbę mieszaną do kwadratu lub do sześcianu, zamieniamy ją na ułamek niewłaściwy i postępujemy tak jak z ułamkiem zwykłym. Zapisując kwadrat lub sześcian ułamka lub liczby mieszanej, pamiętaj o nawiasie. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o mnożeniu i dzieleniu ułamków zwykłych, a także do zasubskrybowania naszego kanału.